Szanowni Państwo, bardzo się cieszę, że mogę powitać pana premiera w Polsce, w Warszawie. Odbyliśmy bardzo dobre spotkanie, rozmawialiśmy o sprawach bardzo istotnych dla Danii i dla Polski. Mówiliśmy o sprawach bezpieczeństwa, o gospodarce, o wyzwaniach, które stoją w tej chwili przed Unią Europejską. Pan premier gości w Polsce, przede wszystkim koncentrując się na sprawach gospodarczych. Dla nas jest to również bardzo istotne, ponieważ w tej chwili realizujemy wspólnie z firmami duńskimi, polskie firmy realizują wspólnie strategiczne dla Polski inwestycje Baltic Pipe. To jest jeden z tematów rozmowy, które mieliśmy. Ale przecież firmy duńskie z dużym zaangażowaniem i z sukcesem inwestują w Polsce, polskie firmy w Danii. Jesteśmy ze sobą bardzo mocno powiązani gospodarczo i to jest bardzo dla nas istotne. Rozmawialiśmy o tym, że te warunki dla współpracy gospodarczej chcemy ciągle poprawiać. Polska przygotowuje w tej chwili pakiet rozwiązań, które wychodzą naprzeciw inwestorom. Chcemy, żeby inwestorzy mieli jeszcze lepsze możliwości funkcjonowania na rynku polskim. Chcemy wprowadzać ułatwienia, które będą pomagały inwestować firmom zagranicznym i firmom polskim. To jest dla nas bardzo ważny priorytet naszego rządu. Ale rozmawialiśmy też o sprawach, które dotyczą bezpieczeństwa szeroko rozumianego. W tym kontekście strategiczna inwestycja, którą chcemy realizować, Baltic Pipe, jest dla nas, dla Polski niezwykle istotna. Z satysfakcją odnotowuję, że to jest zrozumienie dla realizacji tej inwestycji i że dzięki tej inwestycji bezpieczeństwo energetyczne Polski będzie dużo większe. To jest w tej chwili strategiczny projekt polskiego rządu. Rozmawialiśmy również o sprawach dotyczących migracji, migrantów. Rozmawialiśmy o ewentualnych zmianach, które mogą dotyczyć stanowiska Komisji Europejskiej, jeżeli chodzi o stały mechanizm relokacji. Tutaj stanowisko Polski jest zdecydowane, że nie będziemy wyrażali zgody na zmiany stanowiska w tym zakresie. Oczywiście kolejne kwestie, które były tematem naszych rozmów, dotyczyły też bezpieczeństwa, tego, co dzieje się w kontekście chociażby szczytu NATO, który będziemy organizowali w Polsce. Mówiliśmy o bezpieczeństwie naszego regionu Europy. Z niepokojem odnosiliśmy się do tych wydarzeń, które miały miejsce w ostatnich dniach na Bałtyku z udziałem rosyjskich samolotów. I to również jest temat, o którym chcieliśmy rozmawiać, o którym mówiliśmy. Bezpieczeństwo, szeroko rozumiane bezpieczeństwo naszego regionu. Bardzo dobra wizyta, bardzo dobre spotkanie. Umówiliśmy się z panem premierem na kolejne rozmowy, na kolejne spotkania. Dania jest dla Polski bardzo ważnym partnerem. Chcemy, żeby ta współpraca jeszcze bardziej się pogłębiała. Jeszcze raz bardzo dziękuję panu premierowi, że dzisiaj jest moim gościem w Warszawie. Bardzo serdecznie dziękujemy, a teraz głos zabierze premier Danii. Bardzo prosimy. Well, thank you very much, Prime Minister. Hosting me here. Bardzo dziękuję. Pani premier, dziękuję za zaproszenie do Warszawy. Siedzimy obok siebie podczas posiedzeń Rady Europejskiej, dlatego też cieszę się z możliwości bardziej szczegółowych rozmów. Jest tyle obszarów, co do których nasze poglądy są zbieżne i w których możemy współpracować. Nasze spotkanie było bardzo konstruktywne, otwarte i bardzo dobre. Łączy nas Morze Bałtyckie, dlatego też mamy wiele wspólnych obszarów współpracy, ale również wiele wspólnych wyzwań. Bardzo ważne są nasze relacje handlowe i gospodarcze. Cieszę się też również z tego, iż wyraziła pani wolę bardziej częstych spotkań w przyszłości. Polska osiągnęła bardzo wiele w ciągu ostatnich 25 lat. Jesteśmy pod ogromnym wrażeniem. Brało w tym udział bardzo wiele firm duńskich.
Polska jest 9. największym rynkiem eksportowym dla przedsiębiorstw duńskich. Mamy ponad 500 spółek, które zatrudniają ponad 50 tysięcy osób w Polsce. Jeśli chodzi o wartość inwestycji duńskich w Polsce, przekracza ona 12 miliardów złotych. Te dane robią wrażenie, ale oczywiście nadal mamy pole do poprawy sytuacji. Pojawiają się możliwości dalszego pogłębienia naszej współpracy. Jest to jedna z przyczyn, dla których odwiedzam Polskę, albowiem chcemy zastanowić się nad tym, jak możemy wesprzeć przedsiębiorstwa w jak najpełniejszym wykorzystaniu możliwości rynkowych w Polsce. Tak jak wspomniała pani premier, przeprowadziliśmy również dobrą dyskusję na temat polityki energetycznej. Ustaliliśmy wspólną deklarację dotyczącą tego, jak nasze stosunki bilateralne mogą przyczynić się do budowania wspólnego rynku energii w Unii Europejskiej. Chciałbym również powiedzieć, iż cieszę się bardzo z tego, iż będzie przeprowadzone studium wykonalności dla Baltic Pipe, gazociągu pomiędzy Danią a Polską. Wiemy również, iż istnieją możliwości współpracy, jeśli chodzi o bezpieczeństwo w naszym sąsiedztwie. Mamy bardzo zbieżne poglądy, jeśli chodzi o bezpieczeństwo obszaru Morza Bałtyckiego. Cieszę się również bardzo z tego, iż miałem okazję omówić z panią premier kwestię Ukrainy. Ponieważ Polska jest jeszcze bliższa Ukrainie niż Dania, a ja jutro udaję się z wizytą do Kijowa. Ustaliliśmy, iż będziemy dalej blisko współpracować, jeśli chodzi o rozwiązanie konfliktu pomiędzy Rosją a Ukrainą. Potrzebny jest tutaj postęp oraz pełne wdrożenie postanowień mińskich, zanim będzie można mówić o zniesieniu sankcji. Jeśli zaś chodzi o dialog pomiędzy Polską a Komisją Europejską, jeśli chodzi o rządy prawa. Miałem okazję zwrócić się do pani premier Szydło z pytaniem o tym, jak wygląda obecnie rozwój wydarzeń w Polsce. Zachęciłem również polski rząd do tego, aby angażował się w bardzo ścisły dialog z Komisją Europejską w tym zakresie. Miałem również okazję odnieść się do pewnych inicjatyw o charakterze komercyjnym. Cieszę się bardzo z tego, iż pani premier zapewniła mnie, że Polska chciałaby, aby inwestycje duńskie w Polsce były jeszcze większe, a z całą pewnością nie mniejsze. Bardzo sobie cenię nasze bliskie relacje i współpracę zarówno na polu bilateralnym, ale także na forum Unii Europejskiej. Nasze szczególne relacje pozwoliły nam w sposób otwarty mówić również o kwestiach, co do których różnimy się. Jeśli chodzi zaś o większość obszarów, nasze poglądy są bardzo zbieżne, dlatego też jestem przekonany, iż wizyta w Polsce będzie stanowiła bardzo istotny krok dla dalszego pogłębienia naszej współpracy w bardzo wielu obszarach. Dziękuję bardzo. Thank you very much, Prime Minister, for the statement. And now it's time for questions from journalists. Jako pierwsza pytanie zada Polska Agencja Prasowa. Bardzo proszę. Dzień dobry, Tomasz Grodecki, Polska Agencja Prasowa. Mam pytanie o jedne z dwóch najważniejszych kwestii, które państwo poruszali podczas rozmowy. A mianowicie o Baltic Pipe i o NATO. Jeżeli chodzi o Baltic Pipe, czy zostały już ustalone jakieś szczegóły, jeżeli chodzi o możliwość rozpoczęcia prac, zakończenia tych prac perspektywicznie, o przepustowość, a jak wygląda sprawa szczegółowo w tej sprawie? A jeżeli chodzi o NATO, to mam pytanie do pani premier. Polska cały czas mówi o stałej obecności na naszym terytorium. Tymczasem przedstawiciele USA niedawno stwierdzili, że obecność tak, ale bez baz. Z kolei przedstawiciele Niemiec mówią o inteligentnym przemieszczaniu. To jak jest to stan? Czy chcemy te bazy, czy jednak się zgodzimy na niestałą obecność? Jak to może wyglądać? Jeżeli chodzi o pierwsze pytanie, Baltic Pipe, to jest dla polskiego rządu strategiczna inwestycja. I muszę powiedzieć z dużą satysfakcją, że jej realizacja przebiega w tej chwili bardzo pozytywnie. Jesteśmy w trakcie uzgodnień, polskie firmy przygotowują się do tego. Tutaj jest oczywiście kluczowa rola Gaz-Systemu i PGNiG-e. Pod koniec roku będzie studium wykonalności i realizacja nabierze już konkretnego wymiaru realizacji na następne lata.
Więc to jest rzeczywiście dla nas kluczowa i strategiczna inwestycja. Dlatego bardzo się cieszę, że ze strony duńskiej jest również otwartość. Nasze instytucje będą również wspólnie pracowały nad ewentualnym wypracowaniem jednolitych stawek taryfowych. To pomoże przy eksploatacji tej inwestycji i też ułatwi nam współpracę, więc wierzę, że tutaj również uda nam się osiągnąć konsensus. Jeszcze raz chcę podkreślić, że to jest dla Polski w tej chwili strategiczna inwestycja, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo energetyczne, o dywersyfikację dostaw źródeł energii do Polski. Więc będziemy bardzo robili wszystko, żeby przebieg tej inwestycji był bardzo sprawny. Jeżeli chodzi o bazy NATO, drugie pytanie, panie redaktorze, nic się nie zmieniło, jeżeli chodzi o stanowisko NATO o ulokowaniu tutaj, o stałej obecności w Polsce. I cały czas była mowa o stałej obecności sił NATO w Polsce i to jest ten cel, który myśmy zakładali i który będzie w tej chwili, biorąc pod uwagę deklarację, spełniony. Nie zmienia się absolutnie tutaj ten wymiar rzeczywisty i strategiczny podjętych decyzji. Być może, że na poziomie pewnych retorycznych, werbalnych sformułowań był jakiś problem. Jeszcze raz powtórzę, chodzi o stałą obecność na terenie Polski sił NATO i to jest potwierdzone, że będzie ona realizowana. And one question from Danish side, please. Ole Ryborg from Danish Television. Telewizja duńska. Panie premierze, przed tym spotkaniem w Danii pojawiła się krytyka ze strony przedsiębiorstw duńskich, jeśli chodzi o niektóre przepisy przyjmowane przez polski parlament dotyczące sprzedaży ziemi, również w celach rolniczych, jeśli chodzi o energetykę wiatrową oraz jeśli chodzi o podatki od supermarketów. A zatem jaka jest reakcja pana premiera do tych kwestii? Czy tak rzeczywiście będzie? Panie premierze, czy miał pan również szansę poruszyć te tematy i czy teraz czuje się pan bezpieczniejszy, jeśli chodzi o sytuację duńskiego biznesu i przedsiębiorstw? Rzeczywiście w tej chwili w Polsce wprowadzamy zmiany ustawowe dotyczące funkcjonowania sieci wielkopowierzchniowych handlowych, czy też obrotu ziemią. I kwestia trzecia dotyczy zmian, jeżeli chodzi o zmiany w prawie o energii odnawialnej. Tutaj pan redaktor przytoczył kwestię farm wiatrowych. Proszę być spokojnym. Wszystkie te zmiany, które w Polsce w tej chwili przeprowadzamy, one są zgodne z tym, co obowiązuje w Unii Europejskiej. Wiele państw zdecydowało się wcześniej na podobne rozwiązania. My zawsze staramy się wzorować na najlepszych i bierzemy przykłady z najlepszych. Natomiast oczywiście dostosowujemy też te przepisy do oczekiwań polskich obywateli, polskich przedsiębiorców i też do polskich wymogów. Jeżeli chodzi o źródła odnawialne źródła energii, mogę powiedzieć, że te przepisy też porządkują pewien stan, który w tej chwili jest w Polsce. Tu głównie chodzi o to, żeby zabezpieczyć mieszkańców, domy mieszkalne przed zbyt bliskim powstawaniem tych instalacji wiatrowych. Jeżeli chodzi o obrót ziemią, są to rozwiązania, które, tak jak wcześniej wspomniałam, w wielu krajach europejskich również zostały już wcześniej zastosowane. Na pewno te rozwiązania nie będą utrudniały, czy nie są wymierzone w inwestorów zagranicznych, w inwestorów duńskich przede wszystkim w tym przypadku. Jeszcze raz podkreślę to, co mówiłam również w czasie spotkania z panem premierem, że bardzo nam zależy na tym, żeby inwestorzy duńscy pojawiali się w Polsce, żeby tu inwestowali, żeby ta nasza współpraca jeszcze była bardziej ścisła.
Dziękuję bardzo. Bardzo cenię szczególnie to ostatnie zdanie, w którym pani premier powiedziała, iż duńscy inwestorzy są dobrze widziani w Polsce. Nasze królestwo zbudowało swoje bogactwo na handlu z innymi krajami. Cieszę się zatem, iż nasze stosunki handlowe z Polską się rozwijają. Jeśli chodzi o bilans, to jest on właściwie zerowy, to znaczy, że nie tylko więcej eksportujemy na rynek polski, ale również Polska coraz więcej na rynek duński eksportuje i naszym wspólnym celem jest rozwijanie jeszcze bardziej tych relacji. Pani premier zapewniała mnie o tym, jak dobrze widziani są duńscy inwestorzy w Polsce. Ja chciałbym powiedzieć, że również polscy inwestorzy są bardzo mile widziani w Danii. No cóż, jeśli zaś chodzi o zmiany legislacyjne, w krajach demokratycznych zawsze pojawiają się trudności, gdy nowe przepisy są wdrażane. Natomiast bardzo ważne jest to, czy to w Polsce, czy w innym kraju Unii Europejskiej, nowe przepisy powinny być zawsze zgodne z przepisami wspólnotowymi i o tym właśnie powiedziała przed chwilą pani premier, że tak właśnie jest. Dlatego też jestem przekonany, że również w Polsce nowe przepisy takie właśnie będą. Bardzo proszę o drugie pytanie od polskich dziennikarzy. Tomasz Majka, Polskie Radio Informacyjne, Agencja Radiowa. Pytanie i do pani premier, i do pana premiera o kwestię imigrantów, o tą relokację, na którą już zostało uzgodnione podczas szczytu unijnego, i o kwestię przyszłości strefy Schengen. Czy obawiają się państwo o to, że ta strefa Schengen no, za chwilę nie będzie już w tej formie, którą sobie teraz wyobrażamy? I chciałem dopytać o kwestie energetyczne panią premier. W temacie Baltic Pipe, czy wyobraża sobie pani po zrealizowaniu tej inwestycji, że już nie będziemy kupować gazu z Rosji, i o zupełnie polski surowiec, czyli o węgiel, trwają rozmowy z kompanią węglową. Czy widzi pani konieczność zaangażowania się osobistego w te rozmowy, bo te rozmowy się przedłużają, a 1 maja coraz bliżej. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Jeżeli chodzi o sprawy migrantów, to tutaj stanowisko Polski jest niezmienne. My jesteśmy zdecydowanie zwolennikami tego, ażeby problemy rozwiązywać tam, gdzie one się rodzą. Trzeba pomagać, trzeba nieść pomoc humanitarną. I tutaj Polska jest bardzo aktywna w tym obszarze i tę aktywność naszą będziemy jeszcze sukcesywnie powiększać, żeby taką pomoc humanitarną, czy to w Syrii, czy w Jordanii, czy w innych państwach, których ta pomoc jest potrzebna, w tej chwili się angażować. Podejmujemy już takie działania, a w tej chwili przygotowujemy kolejne, o których będę państwa oczywiście na bieżąco informować. Natomiast to, co powinniśmy zrobić w Europie, to przede wszystkim chronić granice zewnętrzne. My też jesteśmy tutaj bardzo aktywni, ponieważ nasi funkcjonariusze są cały czas do dyspozycji, już biorą udział w takich akcjach, w takich przedsięwzięciach i mamy pełną gotowość do tego, że kiedy tylko będzie potrzebne zwiększenie liczby tych funkcjonariuszy, to jesteśmy do tego gotowi. Natomiast absolutnie nie zgadzamy się na to, aby jakiekolwiek nowe mechanizmy dotyczące relokacji były wprowadzone. To są złe pomysły, to są kolejne pomysły, które nie tylko, że nie rozwiążą problemu migracyjnego w Europie, ale moim zdaniem jeszcze go pogłębią, dlatego że nie tylko, że nie pomożemy tym, którzy tej pomocy oczekują, ale będą niestety narastały różnego rodzaju frustracje i takie poglądy w Europie, które nie będą budowały wspólnoty celu rozwiązania problemu migracyjnego, tylko będą nas dzieliły. To jest zupełnie niepotrzebne. Brakuje w tej chwili, wydaje mi się, pewnej refleksji i też pomysłu na to, co zrobić, jeżeli chodzi o migrację. Jeżeli chodzi o kwestie dotyczące spraw energetycznych, więc panie redaktorze, mogę powiedzieć tak, że ja mam dużą wyobraźnię i mogę sobie wyobrazić naprawdę bardzo dużo. I na pewno chciałabym i wyobrażam sobie to, że przede wszystkim, że zrealizujemy tę inwestycję Baltic Pipe i że to będzie gwarancja bezpieczeństwa energetycznego Polski, że będziemy bezpieczni, bo mamy gazoport, bo jest Baltic Pipe i rzeczywiście też budujemy nowoczesną energetykę opartą też o nowoczesne górnictwo. Ja dzisiaj mogę powiedzieć w ten sposób, że wierzę w to głęboko,
że dojdzie do porozumienia na Śląsku. To jest ogromna praca pana ministra Tchórzewskiego, pana ministra Tobiszowskiego, strony społecznej. Uważam, że obydwie strony wykazują się naprawdę wielkim zrozumieniem dla problemu, który jest w tej chwili, jeżeli chodzi o polskie górnictwo. Robimy wszystko, żeby zakończyło się to podpisaniem porozumienia, bo to jest dobra gwarancja dla rozwoju górnictwa, dla kompanii węglowej. To jest wyjście z tych problemów, które w tej chwili są. Natomiast musi być odpowiedzialność z dwóch stron i przede wszystkim musi być pełne zrozumienie dla sytuacji, która w tej chwili jest. Z naszej strony, ze strony rządu, jest w tej chwili pełna otwartość, są przygotowane propozycje, dobre propozycje. Ja mogę dzisiaj tylko zwrócić się do strony społecznej, żeby zgodziła się na podpisanie tego porozumienia, bo to jest naprawdę dobre wyjście dla górnictwa, również i dla Śląska. I wierzę w to głęboko, że taka odpowiedzialna decyzja zostanie podjęta. I czas na ostatnie pytanie ze strony duńskich mediów. Uffe Dresen, TV2 Danmark. I have a question for you, Madam Prime Minister. Pytanie do pani premier. Słyszeliśmy o dialogu i temacie obaw innych rządów w Europie, jeżeli chodzi o sprawę Trybunału Konstytucyjnego czy mediów publicznych, radia i telewizji. Czy są państwo jako rząd gotowi uchylić część tych ustaw, które budzą niepokoje, bądź je zmienić? Jakie jest przekonanie pani premier? W jakim kierunku zmierza dialog, który jest prowadzony na ten temat? Czy będą konsultacje, czy będą jakieś efekty? Dziękuję bardzo. Panie redaktorze, ja mogę powiedzieć w ten sposób, że Polska jest państwem demokratycznym, w którym podejmowane są suwerenne decyzje co do wprowadzanych zmian i reform. Przyjmujemy takie zmiany i takie reformy, których oczekują nasi obywatele, nasi wyborcy. Polski rząd otrzymał od polskich obywateli legitymację do tego, żeby przez kolejne 4 lata prowadzić polskie sprawy. Zobowiązaliśmy się w kampanii wyborczej do pewnych konkretnych działań. Realizujemy program, który nasza partia prezentowała w wyborach parlamentarnych, ale wcześniej również, kiedy Prawo i Sprawiedliwość już miało możliwość rządzenia Polską, część tych reform była wprowadzana. I polscy wyborcy dokonali takiego wyboru, zdecydowali się na to, ażeby to właśnie Prawo i Sprawiedliwość brało odpowiedzialność za Polskę i w związku z tym realizowało program, który zaproponowało. Wszystkie te zmiany, które zostały w Polsce do tej pory wprowadzone, są zmianami, które w pełni realizują zasady demokratycznego państwa prawa. Wiele z tych rozwiązań wzorowanych jest na rozwiązaniach stosowanych w tej chwili w innych krajach europejskich, w innych państwach europejskich. Natomiast oczywiście rozumiemy, że jest pewne zainteresowanie w Unii Europejskiej również tymi zmianami. Jesteśmy otwarci na przedstawianie wyjaśnień, jesteśmy w stałym kontakcie z Komisją Europejską. Staramy się te informacje podawać i przede wszystkim to jest istotne, że wydaje mi się, że część opinii, która była na temat Polski wyrażana na arenie międzynarodowej, wynikała po prostu ze złej informacji, która była przekazywana, czy z braku tych informacji. Nie ukrywamy też, że część środowisk opozycyjnych, która utraciła władzę w ostatnich wyborach, nie mogąc się pogodzić z wynikiem wyborczym, po prostu te sprawy polskie próbuje rozgrywać na arenie międzynarodowej. Ale z satysfakcją odnotowuję, że udało się w tej chwili polskiemu rządowi uporządkować tę dyskusję. Jesteśmy otwarci na rozmowę. Wydaje mi się, że ten przepływ informacji jest już w tej chwili dostateczny. Komisja Wenecka na nasze zaproszenie wydała opinię, którą bierzemy pod uwagę i w tej chwili trwają na jej podstawie prace w parlamencie. No więc cały ten proces legislacyjny jest rozpoczęty.
Jesteśmy w stałym kontakcie również z przedstawicielami Komisji Europejskiej. Był u nas pan przewodniczący Timmermans. Będą kolejni goście tutaj w Polsce gościli. Myślę, że to będzie dobra okazja, żeby pokazać, że Polska jest prawdziwie demokratycznym, wolnym państwem w sercu Europy, Unii Europejskiej. Bardzo sobie cenimy to, że jesteśmy członkiem Unii Europejskiej. Chcemy korzystać z doświadczenia i z mądrości Unii Europejskiej, a również chcemy, żeby Unia Europejska dobre wzory, które w Polsce są wprowadzane, nie tylko akceptowała, ale również, żeby z nich korzystała. Thank you. Where's the dialogue going? Dziękuję well, bardzo. W jaką stronę zmierza dialog? No, mogę wyrazić nadzieję, że ten dialog, gdy chodzi o rozwiązania prawne dotyczące Trybunału i Konstytucji, tutaj zmierza w kierunku zgodnym z wartościami europejskimi. Rozmawialiśmy z panią premier, podzieliłem się swoimi poglądami na ten temat, ale nie uczestniczę w tym dialogu, który jest prowadzony z Komisją Europejską. Rozumiem, że ma być wizyta przewodniczącego Komisji Europejskiej, która również przyczyni się do właściwego rozwiązania. Chciałem pokrótce odpowiedzieć na pytanie dotyczące migracji, które padło wcześniej. Otóż kryzys związany z migracjami i uchodźcami jest wielkim wyzwaniem, być może największym w obecnym stuleciu. I podzielam pogląd co do zasady, że powinniśmy zmierzać do naprawy sytuacji u źródeł. I podzielam stanowisko, że nie możemy uczestniczyć w programie relokacji, ale muszę też powiedzieć, że trzeba rozwiązać te problemy na szerokim forum i najważniejsza nie jest relokacja, bo jeżeli wprowadzimy takie systemy bez rozwiązania problemu ochrony zewnętrznych granic, to może to tylko pogłębiać problem. Więc nie jestem przeciwny temu co do zasady, ale powinniśmy czynić więcej w naszym sąsiedztwie, aby chronić nasze granice zewnętrzne. Z zadowoleniem obserwuję, że dzięki porozumieniu z Unia Turcja zmniejszyła się liczba migrantów i uchodźców, a mieliśmy 20 tysięcy uchodźców. Byliśmy na 9. miejscu wśród krajów europejskich przyjmujących uchodźców. To była ilość nie do utrzymania na dłuższą metę. Teraz ta liczba spadła. Jesteśmy zaangażowani w inwestycje w ochronę granic zewnętrznych z udziałem Frontexu, aby uniknąć tego, by te liczby uchodźców się zwiększały, trafiających do nas. Nasi ministrowie spraw zagranicznych również tutaj podejmują kwestie rozwiązań, rozwiązania dla przepływu migrantów z Libii do Włoch. Zatem najpierw trzeba zabezpieczyć granice zewnętrzne, a potem rozmawiać o tym, jaki nowy mechanizm wprowadzić do dzielenia się ciężarami związanymi z tym kryzysem. Bardzo serdecznie Państwu dziękujemy. Dziękujemy Pani Premier, dziękujemy Premierowi. Do zobaczenia.